Jeśli zastanawiacie się, jak Rosjanie reagują na wojnę, no to nie każdemu, jak widać, jest to na po drodze. Spora ilość ludzi tłumnie demonstrowała swoje oburzenie i sprzeciw najazdowi Ukrainy. Niestety, jak się okazuje, wielu z nich zostało niestety zatrzymanych, a idąc dalej tym tropem, możemy się dowiedzieć, że władze chcą po prostu zatuszować ten incydent, aby najazd Ukrainy po prostu prezentował się lepiej. Mimo wszystko cieszy widok takiej ilości ludzi, którzy sprzeciwiają się brutalnej wojnie i wspierają Ukrainę. No i tutaj trzeba przyznać, że wykazali się niezłą odwagą, no bo zatrzymania protestujących na wschodzie często kończyły się różnie, a już z pewnością nie zawsze kolorowo. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja wrzucę wam kolejny materiał, jak tylko coś się wydarzy. Trzymajcie się, cześć!